Dzień dobry, nazywam się Agata Szymczewska, ze mną w fabryce Norblina podczas Ogólnopolskiego Banku Talentów Lena Łoginowicz. Lena dzisiaj przygotowała koncert wieniawskiego Demol. Zacznie od części pierwszej, tak jak być powinno, tak, a później zobaczymy, co się będzie działo. Tak, dokładnie. Weź sobie jeszcze raz od dołu. Da, ra, 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 ra. Thank you.
Super, bardzo dobrze, brawo. Chciałam się zapytać o te potknięcia. One z boku mi wyglądają na przypadkowe, ale jestem ciekawa jakby twoich wrażeń. Jakby Znaczy to chyba, nie wiem, troszeczkę stres, bo to pierwszy raz mi się zdarzyło w takim miejscu, a jakby grałam to już parę, nie wiem, nie raz od początku do końca bez pomyłek, więc nie wiem, to chyba przypadek był naprawdę. Może być, nie wiem, kwestia koncentracji? Jakiejś takiej uciekającej koncentracji, że jakby nie do końca jesteś w 100% jakby skoncentrowana na grze. A takie było wrażenie? Nie, szukam jakby, szukam powodu, bo co innego, wiesz, jak raz tam się coś palec omsknie, prawda? Ale tutaj kilka razy jakby coś się zdało, mówię, dla mnie przypadkowego, bo to nie brak umiejętności, nie? Zawsze jakby, jeżeli coś się dzieje, to staramy się odróżniać, czy ktoś po prostu nie umie danego miejsca, tak? Czy po prostu się pomylił, bo źle, nie wiem, zapomniał palca, czy zapomniał tekstu, ale czy... Ale chyba taki koncentracyjno-stresowy błąd. Znaczy wszystkie z nich, tak mi się wydaje. To chyba tak. Może za drugim razem, jak zagram, to już będzie trochę lepiej, jeśli będzie. Nie, no na pewno. A za trzecim to już w ogóle to będzie, już w ogóle będzie rewelacja. Tak jest, tak jest. Mi zawsze profesor mówił, żebym zawsze od razu grała od drugiego. To jest słuszne, to jest, naprawdę. To jest dobry tak trop. Trzeba, tak. To jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Super. Okej. Okay. Wiesz, ja miałam taką refleksję, jakby odrobinę za dużo czuję siły fizycznej, którą wkładasz w grę. Czyli innymi słowy, siedząc z boku, oglądając, widzę, że bardzo dużo pracujesz na to, żeby było dobrze, żeby był dźwięk, żeby wszystko dobrze brzmiało. A jakby ten efekt jest trochę niewspółmierny do kosztów, które ponosisz. Bo ty, mam wrażenie, momentami się trochę męczysz. Jakby tutaj, w szczególności, wiesz, w takich miejscach, na przykład tutaj... Widzę jakby tutaj taką ciężką, mozolną pracę na każdej nucie, tak? A koniec końców ani dźwięk nie jest jakby super jakości, ani intonacja nie jest świetna, ani frazowanie nie jest jakieś takie przekonywujące. No właśnie, i takich, wiesz, chciałabym dzisiaj wyłapać kilka takich miejsc, gdzie chciałabym ci pokazać, że właśnie... Większa świadomość tego, że możesz sobie pozwolić na pewne rzeczy, jakby już w tym momencie zaawansowania utworu, żeby je po prostu jakby tak trochę puścić, a nie trzymać tak na uwięzi. I być może w tym też bym szukała przyczyny pomyłek, tak? Bo jeżeli nam na czymś za bardzo zależy, tak? Czyli jeżeli też podchodzisz do wykonania, że wiesz, z zagryzionymi zębami, że musi się teraz udać, nie? Że po prostu teraz to już naprawdę, no to już tak pokażesz wszystko, co potrafisz najlepiej, no to zazwyczaj wychodzimy właśnie na tym... odwrotnie, dokładnie. Dokładnie, tak. Idąc od samego początku, wiesz, już w początkowej frazie, wiesz, brakuje mi troszeczkę legata, brakuje mi troszeczkę śpiewności, jakiś taki jest, czuję takie jakby... za zakleszczenie trochę na instrumencie, a brakuje właśnie takiego jakby wypuszczenia trochę. Ja mówię o aspekcie takim fizycznym i bardziej takim szamańsko... Duchowym, tak? Niż o takim skrzypcowym, tak? Żeby ten dźwięk, wiesz, jakby tak od ciebie wypływał w stronę publiczności. Jest wrażenie, że jakby trochę ciało i pozycja jest zbyt zamknięta. Coś tam dusisz w sobie i jeszcze się denerwujesz, że ktoś tego nie usłyszał albo że coś nie wyszło. Spróbujmy do tego podejść, wiesz, właśnie od innej strony, takiej bardziej nastawionej na projekcję dźwięku, na wypuszczenie od siebie. I wiesz, żeby to było na swój sposób bezwysiłkowe, albo przynajmniej żeby wyglądało, że niewiele cię to kosztuje. Nie wiem za bardzo, jak mam to... Nie wiem. Będziemy szukać. Tak, wiesz, od razu parę takich rzeczy, które jestem w stanie wyłapać. Cała pozycja ciała. Ty jesteś lekko jakby taka gotowa tutaj do ataku. Odrywa ci się jedna, to druga pięta, tak, tak. Co też, kiedy się odrywa pięta?
W momencie, kiedy jesteś w blokach startowych i musisz gdzieś wystartować, tak? Żaden sportowiec, w sensie sprinter, nie trzyma pięty na podłodze, nie? Żeby, no bo musisz się z czegoś odepchnąć. Więc ty, jeżeli jesteś w takiej pozycji tutaj, ciało lekko do przodu przechylone, pięta podniesiona w górę, no to znaczy, że zaraz będzie coś się działo. Nie ma, jakby ciało nie ma takiego spokoju, ty nie masz takiej możliwości, żeby wypuścić, dokładnie, no, żeby wypuścić powietrze, żeby się jakby oprzeć, skorzystać ze swojego ciała. Faktycznie, nie wpadłam na to w ogóle, no. To jest, to robię zupełnie nieświadomie. No, no to oczywiście, że tak, oczywiście, ale nie, to nie jest, to jest nieświadomie, ale to jest bardzo dobrze uzasadnione psychologicznie, tak, nie? Tak. Że jeżeli gdzieś się starasz, co na coś czekasz, to wiesz, gdzieś jesteś gotowa do boju, no to taką pozycję przyjmujesz, a nie pozycję popołudniowej herbatki, nie? Prawda. No. Zagrać. Zagrać. Super, lepiej. Wiesz, wraz z smyczkiem w górę twoje ciało też się podnosi. Ja nawet teraz poczułam, bo się zwróciłam na to uwagę. Oczywiście w dużym przerysowaniu, ale gdzieś... Wręcz... Wręcz, no właśnie. No. Teraz poszukajmy troszeczkę większej szlachetności. Bierzemy. Żeby jakby nie na zaciśniętych zębach. Dalej. I teraz pamiętaj, żeby ciało uspokoić przed tym wejściem do pozycji. Przed tym. Tym, tak. Tak, bo jeżeli... Tak, do tego podejdziesz, to nie ma, no nie ma szans, żeby trafić. Spokój. Zawsze, i wiesz co? Zawsze to. I teraz tak, to już nie jest przypadek, tylko dokładnie taka sama sytuacja była wcześniej. Tłumaczę ci, jak z boku to wygląda. To jest wszystko super. I nagle podejmujesz bardzo dziwną decyzję, żeby grać wszystko szybciej. W ogóle nie wiadomo dlaczego. Zamiast o sobie po prostu normalnie wygrać, grasz sama, nikt tu nie popędza. Mhm. Nie ma ani w orkiestrze, ani w fortepianie, ani nigdzie nie ma niczego, co by miało jakby wymusić na tobie, że masz grać szybciej. Mhm. Od tego... Może być tak. Cała się zakleszczasz na instrumencie, zamiast znowu pozwolić. Żeby to po prostu wybrzmiało, tak? I to
nie wiem, jak to wygląda, ale mam wrażenie, że nie wygląda, jakby mnie to kosztowało pół życia. Nie. No właśnie. Właśnie wygląda tak. Jakby to po prostu. Jak gdyby nigdy nie istniało. I tak właśnie o to chodzi. I tak ma to wyglądać, tak. Mimo, że ja trochę się muszę postarać. To nie jest tak, że ja się w ogóle nie staram. Żeby tego tutaj też była jasność, tak? Ja się staram. Nie twierdzę. Ale. Nie pokazuję tego ludziom. Albo przynajmniej tak trochę ich wyprowadzam w pole, że... Cała sztuka, no tak. Spokojnie, spokojnie. No ja przepraszam. Super. Jak to miejsce ułożysz w głowie, tak. Później ten spokój z głowy przeniesiesz na ręce, tak? I dopiero później do tego jeszcze dołożysz jakby całe, też dobrze wspierające cię w grze ciało, no nie ma możliwości, żeby to się nie udało. Natomiast w tej konstelacji, jaką mamy, tak, że tu jest zakleszczenie, tu jest ścisk mózgu i palce, które po prostu ratuj się kto może, najlepiej, żeby jak najszybciej to przez to miejsce się prześliznąć i żeby już było z głowy, nie? Kolejne na mapie katastrof są oktawy palcowane. No, wiem o co chodzi, nie? Więc jeżeli jakby takie masz myślenie jakby od punktu wyjścia, to nie może być dobrze. Więc to, wiesz, to nie osiągniemy tego w 10 minut, bo to wymaga troszeczkę zmiany po prostu podejścia. Tak, ale podejścia. Nie myślałam o tym w ten sposób, więc faktycznie... No, dziękuję. Bardzo proszę. Dobrze, nie. Dalej nie musimy teraz iść. Ja będę przeskakiwała teraz do kolejnych miejsc, właśnie też takich... Okej, następne tutaj mamy... I teraz też pomyśl sobie, że to... Tak? Nie jest niczym skomplikowanym, bo cała jakby trudność tego miejsca polega na tym, że jak człowiek to widzi i słyszy, to mu się wydaje, że to jest bardzo trudne. A to jest niestety nieprawda. Znaczy niestety, na szczęście to jest nieprawda. Bo poszczególne elementy tego fragmentu... Powiedzmy... Tu jeden skok może być taki trudniejszy, ale cały ten początek... Ani dla prawej, ani dla lewej ręki w ogóle nie powinien być skomplikowany. Więc ta sama zasada. Ciało dobrze tutaj jakby zrelaksowane, spokój w głowie i teraz powolutku, bez starania się, takiego oczywistego, tak? Spróbujmy przez to miejsce sobie przejść. Ale jeszcze czuję jakby lekkie takie pochylenie. O, super. Tak, jeżeli skrzypce piszczą i trzeszczą, znaczy, że jest za dużo siły fizycznej. Po prostu za dużo siły fizycznej, więc troszkę zdejmij. Super, dalej. Tak, zobacz. Fizycznie do zagrania. Jeżeli trzymasz skrzypce pod kątem 45 stopni, to przechodzenie przez struny pod takim kątem jest niesamowicie jakby nienaturalne względem grawitacji, bo jakby walczysz z czymś, z czym nie da się zawalczyć, tak? Jak sobie weźmiesz, zresztą w ogóle super, wiesz, grasz też bez żeberka, więc nie masz żadnych tutaj żadnych przeszkadzajek, tak? Weźmiesz sobie skrzypce w miarę płasko, to masz najłatwiejszą rzecz świata. Dla prawej ręki. Tak, pamiętaj, że... No właśnie. Też nie używać siły fizycznej, tak?
Tak już się troszeczkę składasz, ale już jest i tak lepiej. Dużo lepiej. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Super, dalej. Wyżej. Tak. Też, wiesz, też... Czuj oparcie, że możesz naprawdę rękę oprzeć, tak? Nie oprzeć, nie mylić, wciskać, oprzeć na skrzypcach, żeby nie czuć się taką podwieszoną. Super. I brzmi, i jest czysto, i jakby też wygląda to teraz. Jakby cię to naprawdę nie kosztowało wiele sił. I też takie mam wrażenie, że tak też to odczuwasz. Tak, tak. Że jakby dajesz sobie grać, a nie za wszelką cenę próbujesz się kontrolować w tym, co robisz. To jest ogromna sztuka, to jest bardzo trudne, jakby żeby uchwycić ten balans, do którego momentu my rzeczywiście musimy się mieć starać. Oko na wszystko, tak? Ale przychodzi taki moment, że musisz odpuścić. I jak przekroczysz ten moment i zapatrzysz się w to takie kontrolowanie wszystkiego, co grasz, to jest właśnie ten efekt. Ty się męczysz. I publiczność, która publiczność mnie ogląda. Też się męczy, a efektu jak nie było, tak nie ma dalej. Mało tego, takie ćwiczenie też pamiętaj, bo to się zbierze jakby w domu, tak? Jakby źródło jest w domu. Czyli jeżeli ty w domu ćwiczysz też na zaciśniętych zębach i już w domu się zaczynasz denerwować, że coś nie gra, coś nie wychodzi, tu źle brzmi, tutaj coś tam... To pamiętaj, że jak później wyjdziesz z domu, to masz wszystko jeszcze razy dwa, jak nie razy trzy. Tak. Wszystko to, co w domu nie wychodzi, później trzy razy bardziej jeszcze w momencie, jak na rzeczywiście prawdziwy stres jeszcze dojdzie, to wszystko, wiesz, wybucha niemalże jak szambo. Tak, no dosłownie. Więc tutaj też moja duża, ogromna prośba do tego, żebyś po prostu też w domu bardzo obserwowała swoje ciało, i też swoją głowę, tak? Czyli jak głowa, jak myśli odbierają to, co robisz. Czy się zaczynasz denerwować? Czy masz spokój? Czy jesteś bardzo taka analityczna, skoncentrowana? Czy wręcz przeciwnie, zastanawiasz się, co jeszcze musisz kupić jutro na obiad? Prezenty świąteczne i na obiad, co trzeba jeszcze kupić, bo jutro niedziela, sklepy zamknięte, a się okazuje, że w lodówce nic nie ma. Tak? I myśli nam odjeżdżają w trakcie ćwiczenia. Zostaje ciało, które jeżeli jest bez kontroli, robi najgłupsze rzeczy, co przychodzą do głowy. Więc trochę przydługi może jakby wątek, ale... Jakże potrzebny. Tak, ale jak uda ci się nad tym po prostu zapanować, to z każdym kolejnym razem, jak będziesz wychodziła grać, też będziesz odczuwała zmianę, po prostu zmianę w ciele i też zmianę w głowie. Głowa, która po prostu będzie coraz spokojniejsza. I umówmy się, to co w domu nie wychodzi, na scenie też nie wyjdzie. To jeszcze bardziej, tak. Bardziej efektownie. Nie wiem, czy może jak w domu nie wychodzi, to może jeszcze bardziej nie wyjść. Jak coś nie wychodzi, to nie wychodzi, nie? Ale wtedy też nie ma takiej możliwości, jeżeli w domu coś umiesz, no to z jakiego powodu miałoby to się nie udać na scenie? No jakby z logicznego punktu widzenia. Zawsze się zastanawiałam, jakby gdzie jest dziura w logice, nie? Gdzie jest ten łańcuch? Gdzie ten łańcuch się rwie? Że w domu grasz, jest wszystko okej, okay, wychodzisz na scenę, no i nie wiem, w domu wychodziło, nie? No, więc po tej samej nitce trzeba wrócić do kłębka i jeszcze raz ją po prostu rozwinąć na nowo, tak żeby było porządnie. A propos, teraz jesteśmy przy tym właśnie miejscu. Tylko wiesz co, najpierw weźmiemy to. Spróbuj troszeczkę więcej dać tutaj takiej też amortyzacji w prawej ręce, w palcach. I unikać, wiesz, jakby takiego momentu. Bardzo łatwo tutaj jakby o takie napięcie ciała. Wręcz przeciwnie, też świadomie. Jak czujesz, że barki się podnoszą, to sobie mówisz, to opuść, no mój Boże. Co, nie umiesz? No właśnie, dokładnie. Szybsze
muszą być palce, trzeci, czwarty szybciej musisz zająć pozycję. Tak. Tak. Kurczę. Tak. Poza tym też bardzo ważna zasada. Prawa ręka nie może zagrać, zanim lewa nie póki lewa nie jest gotowa. Więc obojętnie, co by się nie działo, to jest nawyk, który każdy w sobie wykształca, czy ćwicząc w domu, czy też na scenie, jakby troszeczkę nad tym panując. Nie ma czegoś takiego, że twoja prawa ręka wymusi grę, jak lewa jest jeszcze nie gotowa. Tak jest. Przepraszam. Mhm. Tak. I teraz bierzemy to drugie. A propos, polecam też troszeczkę wzmocnić tutaj dolny odcinek kręgosłupa, bo widzę, że jakby w tym miejscu siada. Tak? Nie zrobisz tego ćwicząc na skrzypcach. To jest po prostu absolutnie niemożliwe. Wystarczy sobie wpisać w Google'a czy w YouTube dolny odcinek kręgosłupa, nie wiem, ćwiczenia wzmacniające. Wyskoczy ci 1500-1900 najróżniejszych jakichś treningów. Jeżeli masz potrzebę, to skonsultuj to z kimś, kto się naprawdę na tym zna, żeby też sobie nie narobić krzywdy. Nie robić, tak? Oczywiście, to jest też bardzo ważne, ale załóżmy, że takie podstawowe ćwiczenia, które na pierwszy rzut oka no nie wyglądają, jakby człowiekowi miałyby wyrządzić krzywdę, tak? Zakładając, że nie ma żadnych jakichś ukrytych wad postawy. Mięśnie brzucha. Mięśnie tego, to są jakby, to jest ta sama tutaj jakby historia, tak? Czyli głębokie mięśnie brzucha, dolny odcinek pleców, bo to jest twój gorset, który będzie ci trzymał skrzypce. Jeżeli to siada, no to góra wtedy też automatycznie niestety traci tutaj moc, nie? A to są takie mięśnie, które nietrenowane, one niestety lubią sobie odpuszczać tutaj. Dla bardzo leniwych, takich na przykład jak ja, tak? Wystarczy już na przykład trening w kasie do Biedronki, jak się stoi, po prostu napiąć. Tak. Po prostu, ale świadomie jakby napinasz mięśnie brzucha, tak? Jakby tutaj trzymasz mięśniami cały tułów. I w takiej pozycji sobie grzecznie stoisz w kasie, wiedząc, że już tak, kolej. Już jakby część treningu się robi sama. Robi się sama. Tak. Ale to oczywiście jakby nie załatwi też kluczowego, po prostu, żeby troszeczkę te mięśnie powzmacniać. Próbujemy. Daj sobie szansę, bo już też denerwujesz się. Tak. No właśnie, to jest też dla mnie informacja, to jest nieprawidłowa reakcja. Jakby rozumiem niezadowolenie, tak? Ale nie powinnaś się jakby denerwować, nie wyszło, no to poprawię. Ale nie powinno to być miejsca na nerwy. Super, rozumiesz? Tak, rozumiem. I ostatnie miejsce, które jeszcze tutaj podglądam, ale myślę, że jeszcze mamy no dosłownie kilka minut, to jest jeszcze to. Wiesz, tu myślę, że kluczową rolę odgrywa to, żebyś wiedziała naprawdę, na której strunie prawą ręką grasz. A tak widzę, zagraj to sobie bardzo powoli, ale bardzo świadomie, naprawdę odczuwając każdą jedną strunę. Szerzej, tak? Tak, żeby to wszystko bardzo takie ruchome było, bardzo ruchome. Tak, to
troszkę coś takiego wyczuwam zamiast... Super. I tak dalej. Mm-hmm. Wystarczy teraz to tylko przyspieszyć i będzie zrobione. nic więcej nie trzeba. Ja wiem, że łatwo powiedzieć, trudniej troszeczkę zrobić, ale w sumie to naprawdę nie jest wszystko takie strasznie skomplikowane, jak nam się wydaje. My mamy taką tendencję do komplikowania rzeczy, czy do wmawiania nam sobie, że to jest trudne, tego nie umiem, tu się nie może nie udać, tutaj jest jakaś znowu strefa zagrożenia, tak? Życia i powodzenia sukcesu życiowego. A jak to wszystko naprawdę sobie odkręcisz, no właśnie, na przykład do takiego... mi, jak to 10, 20, 30 razy powtórzysz w ten sposób, żeby jakby przeczyścić trochę głowę, uspokoić wszystko, później dorzucić do tego metronom, najprostsze urządzenie, jakie w ogóle ktokolwiek kiedy wymyślił, i po prostu sobie co jedną kreseczkę, dla bardzo ambitnych co dwie, ale zdecydowanie polecam bardziej jedną kreskę, bo jednej kreski nie odczujesz. Tak. A jakby już ręce mimo wszystko będą minimalnie szybciej chodziły. I co to jedną kreskę dzień albo nie wiem, co, czy dwa razy dziennie na przykład po dwie kreski, po prostu sobie to podkręcić na tyle, na ile będziesz potrzebowała do docelowego tempa, ale w głowie i w ciele zostawiając jakby podstawę dokładnie z tego tempa. Czy to jest jasne? Super, tak. Bardzo, bardzo mi to zmieniło jakby światopogląd, jeśli mogę tak powiedzieć. Także... Mam nadzieję, że nie. Nie, że nie, że tak w dalszym ciągu jakby widzisz świat dokładnie taki. Widzę, dobrze. Tak. Kolory się nie zmieniły. Okej. Świetnie. W takim razie no musimy kończyć, ale bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. I będziemy kontynuować przygodę z Wieniawskim. Tak. Super. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę.